Projekt Głucha Mama skierowany jest do Was, głuche mamy. Ale również do wszystkich kobiet niesłyszących, zarówno tych, które planują dopiero założenie rodziny, jak i tych, które mają już dzieci, ale chciałyby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, albo zmienić pracę, albo powrócić na rynek pracy. Wszystkie ważne informacje na temat rynku pracy przedstawione są w naszym projekcie za pomocą filmów w polskim języku migowym, tak żeby wszystkie szczegóły były dla Was zrozumiałe. Projekt realizowany jest w województwie śląskim i małopolskim. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszego portalu. Witamy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jest jednostką samorządu województwa śląskiego. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy mogą Państwo otrzymać wsparcie. Wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego, w postaci informacji zawodowej, w postaci usług EURES, w postaci koordynacji zabezpieczenia społecznego, w postaci środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Różnica pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy i Wojewódzkim Urzędem Pracy jest taka, że w Wojewódzkim Urzędzie Pracy nie ma możliwości zarejestrowania się jako osoba bezrobotna. Te działania realizuje Powiatowy Urząd Pracy. W Powiatowym Urzędzie Pracy poza rejestracją osoba otrzyma również zasiłek dla osób bezrobotnych, i są dostępne wszelkiego rodzaju instrumenty i formy wsparcia, które są skierowane dla osób bezrobotnych. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy natomiast pomoc mogą znaleźć wszystkie osoby, zarówno osoby bezrobotne, jak i osoby pracujące. Poza tym nie ma znaczenia, czy jest to osoba pełnosprawna, czy niepełnosprawna. Każdą osobę obsługujemy tak samo, na takich samych zasadach. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach znajduje się punkt kontaktowy, z którego mogą skorzystać osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego. Również osoby niepełnosprawne. Przyjmujemy wszystkie osoby. W tym punkcie uzyskacie Państwo informacje na temat tego, jakie projekty są dla Państwa dostępne. Projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego mają podstawową zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Osoba taka ma prawo do wszelkiej informacji dotyczącej tego, jak działa projekt, z czego może konkretnie skorzystać. Osoby niepełnosprawne mogą się aktywizować na rynku pracy dzięki takiemu projektowi. W pierwszej kolejności korzystacie Państwo z doradztwa, potem możecie Państwo skorzystać ze szkoleń, następnie z subsydiowanego zatrudnienia, staży, praktyk zawodowych, a generalnym celem takiego projektu jest uzyskanie przez osobę zatrudnienia na rynku pracy. Ponadto, jeżeli Państwo pracujecie, możecie również skorzystać z projektów dla osób pracujących po to, żeby wzmocnić swój potencjał na rynku pracy. Nasz punkt jest przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami. Mamy stronę internetową, na której znajdują się wszelkiego rodzaju informacje. Piszemy tam w sposób zrozumiały, nie używamy języka urzędniczego, po to, aby te informacje były jak najbardziej dostępne dla wszystkich osób. Niesłysząca mama może się z nami skontaktować poprzez mail wysłany do punktu kontaktowego na adres EFS, jak Europejski Fundusz Społeczny, małpa, WUP, jak Wojewódzki Urząd Pracy, myślnik katowice.pl.
Możecie Panie zadać nam pytanie dotyczące tego, jakie projekty aktualnie są realizowane, jakie projekty prowadzą aktualny nabór. A w samym projekcie możecie Państwo, Panie, liczyć na wsparcie związane na przykład z zapewnieniem tłumacza języka migowego. Ważne jest to, żebyście Panie pamiętały o tym, że projekty unijne są otwarte dla wszystkich osób, również dla osób z takimi problemami, z jakimi Panie się spotykacie w codziennym życiu. Sieć EURES to sieć urzędów pracy z krajów Unii Europejskiej, które współpracują ze sobą w zakresie wymiany ofert pracy i podań o zatrudnienie. Zapraszamy wszystkie panie niesłyszące do odwiedzin Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach i skorzystania z naszych usług. W naszym urzędzie pomagamy osobom bezrobotnym, również niesłyszącym kobietom, w uzyskaniu zasiłku po pracy, zasiłku dla bezrobotnych po pracy za granicą. Są dwa przypadki. Jeden zdecydowanie korzystniejszy, kiedy osoba pozyskała zasiłek dla bezrobotnych za granicą i powraca do Polski z tak zwanym transferem zasiłku. I wówczas jako Wojewódzki Urząd Pracy koordynujemy sprawy związane z tym, aby ta osoba otrzymała zasiłek zagraniczny na konto. W drugim przypadku osoby, które nie pozyskały, nie udało im się uzyskać takiego zasiłku dla bezrobotnych za granicą, mogą wrócić do Polski i starać się o zasiłek na tak zwanych polskich zasadach. Również w naszym urzędzie osoby, które wyjeżdżają za granicę, mogą starać się o zaliczenie przepracowanych lat pracy w Polsce w celu uzyskania zasiłku za granicą. Jeżeli byłaby Pani, czy bylibyście Panie zainteresowane zmianą drogi zawodowej, wyborem zawodu, podwyższeniem swoich kwalifikacji, czy generalnie zastanawiacie się, co można by w swoim życiu zrobić, aby czuć się bardziej efektywne, bardziej spełnione na rynku pracy, to zapraszam serdecznie do doradcy zawodowego. Doradca zawodowy jest to osoba, która pomoże Państwu właśnie w dokonaniu samooceny swoich dokonań zawodowych, określeniu tego, w czym jesteście najlepsi, które umiejętności wychodzą Wam najlepiej, a jednocześnie pomoże skonfrontować to z tym, co jest na rynku potrzebne, czyli dobrać taką drogę zawodową, aby z jednej strony, żebyście się Panie czuły spełnione na rynku pracy, a z drugiej strony, żebyście miały szansę znaleźć taką ofertę, która Was interesuje. Jeżeli chciałybyście Panie skorzystać z naszej oferty, to zapraszamy czy to indywidualnie, czy grupowo. Doradca zawodowy w trakcie rozmowy może wykorzystać różnego typu narzędzia, typu testy, autotesty czy inne ćwiczenia. I te narzędzia pomogą Wam dokonać głębszej samooceny. Są różne możliwości kontaktu. Można skontaktować się bezpośrednio, czyli przyjść do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, bądź do filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, czyli w Bielsku i w Częstochowie. Można za pomocą drogi mailowej, bądź poprzez Skype'a. Wyszukując nas na Skype'ie, najlepiej skorzystać z adresu mailowego poradnictwo@wup-katowice.pl. Jak najbardziej jest to oferta skierowana dla wszystkich. Co istotne, nie trzeba być osobą zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zapraszamy wszystkie niesłyszące panie do skorzystania z usług, jakie oferuje Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Nasi pracownicy są otwarci na to, aby pomóc każdej osobie bez względu na to, w jakiej sytuacji życiowej się znajduje.